Oczy, wiesz, spodkrążone, stare mi się stały normalne. No to jest kolejna rzecz, że wiesz, nie palę też kurwa Johnsonów, nie? Do no tego... Johnsonów to jedno, ale Kokolino to drugie też. No Kokolino to drugie, to wiesz, to też jest oczywiście coś, co jakby nie jest to tajemnicą, że lubiłem sobie się pobawić, stary. No, kurwa. Stąd numer piękny Coco Chanel. Stąd piękny numer Coco Chanel, który jest dwuznaczny. Oczywiście jest on napisany przez masnego Bena, nie było tam żadnych ghostwriterów, wszystkie numery są pisane przez masnego Bena i głównie stary, wiesz, no ja to, niektórzy wiesz, bawią się do tego i śmieją się z tego i tak dalej, że już to jest numer taki, do którego właśnie można się pobawić, bo one mają taki cel, to jest misja tych numerów, że właśnie one są do zabawy, bo one były też tworzone w trakcie, jak ja sam się lubiłem pobawić dość mocno, stary. Dokładnie, więc tylko, że to są numery, gdzie stary, w tym momencie można powiedzieć, że wtedy byłem taką bardziej postacią tragiczną, stary, nie? Bo ja myślałem, że to jest zajebiste, pobawić się, odlot, stary, wiesz, przyspieszasz się, stary, jesteś kurwa panem wszechświata, nie? A prawda jest taka, że dość mocno wyniszczało to, stary, wiesz, i to... Ja widziałem w ogóle dużo komentarzy, też odnośnie tej mojej rozmowy, że wiesz, tam dużo ludzi podziękowało za to, żeby wiesz, żeby tam tych dzieciaków też, żeby oni stronili od tych narkotyków i tak dalej, ale powiem ci jedno. Widziałem również komentarze, które mówią, że no wszystko jest dla ludzi i że w dobrych dawkach, stary, to jakby jest okej, okay, nie? No to ja właśnie, kurwa, powiem szczerze, że jeżeli chodzi o ciężkie dragi, stary, to uważam, że to totalnie powinno być wyjebane. Tam nie, to nie ma czegoś takiego, że stary, polecisz sobie kurwa w nos, nie? I że raz na jakiś czas możesz się zajebać w nos. Teoretycznie oczywiście możesz kurwa robić to codziennie, nie? Tylko, że to nie jest coś takiego, że stary, nie ma czegoś takiego, że to jest zdrowe w ilości na przykład raz na tydzień, wiesz o co chodzi? Bo to nawet albo, raz na tydzień jest oczywiście, stary, to jest bardzo defastujące, stary, to jest mocno, stary, wiesz, tam pierdoli i szare komórki i tak dalej. Jeżeli chodzi o jaranie, no to wiadomo, że jest to ten narkotyk lżejszy, nie? Ja nie jestem ekspertem w temacie też, ale gadałem, wiesz, z ludźmi, którzy profesjonalnie zajmują się tym, którzy stworzyli dla mnie opracowanie na przykład, wiesz, jakie wady są tego i tego draga, bo przedstawiałem to też moim ziomalom, którzy łącznie, gdy ja wbiłem na detoks i przestałem stary brać, to ziomale też poszli, tylko oni, wiesz, oni mówili, że no może to wiesz, to raz na jakiś czas można. Ja im powiedziałem, no właśnie nie do końca. Aha, czyli widzisz, że jakby ziomki z najbliższego otoczenia na początku hihi, haha, bogdel, nie ten, ale... Tak, znaczy oni w ogóle przestali tak samo, wiesz, robić sobie oro organizmu w momencie, jak zobaczyli, że ja naprawdę już na przykład bity miesiąc, stary, wiesz, oni kręcą Gibersa, stary, nie? A ja mówię, ja to pierdolę, nie? Mówię, że ja chłopaki, nie wiem, zajarajcie sobie najwyżej czy coś, a ja pójdę i nie wiem, i pójdę do góry na telefon albo zagram sobie w FIFA, stary, UFC sobie zagram czy coś. I tak, wiesz, i tak oni zaczęli widzieć, kurwa, no trochę nam, i widziałem, że zaczęło im być trochę wstyd, nie? Że ja nie, ja wiesz, ja nie palę, a oni palą i oni są zajechani, stary, wiesz, faską, nie? A ja jestem tym trzeźwym. I ja na przykład wielokrotnie zacząłem zauważać, stary, jakie to jest właśnie takie, kurwa, trochę brudne, nie? Że w ogóle inna perspektywa. Inna perspektywa. I zacząłem tak, wiesz, widzieć, że oni na przykład, ja coś mówię do ziomka, a on do niego to nie dociera, nie? Albo na przykład, że... on zapomniał od, wiesz, pamięć krótkoterminowa, nie? To zaczęło mu się, wiesz, pierdolić po prostu, bo mówię mu, że no stary, dałeś portfel na stół, nie? Tak. I on szuka portfela sprzed pokoju, nie? A wiesz, o co chodzi? Stół tak, po stół. Tak, i ja mu mówię, stary, mówiłem ci, że masz portfel na stole. O, kurwa, sorry, nie? I widzę, jak ja, wiesz, ja zacząłem to zauważać. Taki brain fog. No, dokładnie, nie? Że nie chcę do tego wracać, nie? Po prostu uznałem, że no nie wiem, no fajnie się patrzę na Snoop Dogga, nie? Który jest tam sobie daily ten. Widziałem przedwczoraj Snoop jako chyba 50-letni. Tak, rzucił do kosza, nie? Sada zrobił. Tak. Wiesz, na do Lakersów go weźcie, bo Rooster ci jakby średnia wieku w Lakersach to wiesz, dziadę już, więc no, generalnie nie byłby najstarszy. No ogólnie, jeżeli chodzi o Snoopa, no to stary wiesz, tylko tam jesteś. To trochę inaczej działa, bo taki Snoop Dogg, nie, no to wiesz, on ma na koncie ogromne ilości, stary, wiesz, pieniędzy, on się o nic nie martwi, ma kontakty, stary, tu, żyje.